i czekaliśmy, to żeby pojechać z Eltunko. Niestety autobus się spóźniał, ale można zabrać samochód lokalny za 1 dolar. Przejazd autobusem ćwierć dolara, prywatnym samochodem 1 dolar. Widoki bardzo ładne, tylko zasłonięte przez te zielsko przy drodze. Piękne góry. Miasteczko Tamalika, gdzie idziemy na wodospady. Z kolegą, którego poznałem w... Hello! Oh, hello! W hostelu. Na Libertad. No i przyjechaliśmy do Tamanique. Miejscowość w jakichś małych górach. A znana z tego, że są tu wodospady. Idziemy obczaić te wodospady. Jakiś ryneczek. Sklepik miejscowy. Bardzo ładne, małe miasteczko. O, wieża zegarowa. I zaczęło padać, ale miało padać. Dlatego kurteczkę sobie wziąłem. Miasteczko jest spokojne, lokalne. Wygląda bardzo fajnie. Na pewno dużo ładniej niż tam na wybrzeżu. Czysto. Look for these houses, not too big, but clean. Everything is another than. Miasteczko z drugiej strony. Wejście do wodospadów. Niestety zależy od ilości osób. Kosztuje 20 dolarów. Jeśli znajdzie się ktoś jeszcze, no to będzie to podzielone przez więcej osób. Jeśli pójdziemy tylko we dwójkę, no to będzie to 10 dolarów od osoby, a nie tak jak pisało na stronie, tam 2,5 czy 3,5. Jeśli by było więcej osób, to tak by było pewnie. Kościółek Inglesa de Dios. Ciekawe, czy można wejść do środka zobaczyć. Pewnie nie. Wygląda na to, że można wejść, bo jest otwarte. Hello. Just for look for a minute. Sklep, a tu sklep na kółkach. A tu proszę, nawet jest farmacja. A tu chyba ktoś skończył pranie, bo przed chwilą zaczęło mnóstwo się wylewać, ale już przestaje. Musieliśmy czekać na inne osoby, ale ekipa przyjechała i możemy iść na wodospady. To będzie więcej niż 3. Żeby wejść do wodospadów, trzeba minimum 3 osoby. Kosztuje to 7 dolarów. Tu się płaci, wpisuje na listę. Jeśli za dużo będzie padać, to będziemy musieli uciec. Początek drogi do wodospadów. Idziemy z ekipą from USA. Ale zaczęło padać. Ale góry piękne. No jest ulewa. Czeka jak kiedyś się skończy. Siedzimy już godzinę. Końca ulewa nie widać. Utknęliśmy w górach. Ledwo doszliśmy do miasteczka. I proszę. Ciekawe, czy zdążymy na ten autobus, a jedzie za 10 minut, a mają nam oddać 7 dolców za wejściówkę, bo ledwo weszliśmy do parku, no to trzeba było się ewakuować. Goes
zauważyć, że mijają godziny i nie chcę przestać. Pada coraz mocniej. A tu się dzieje coraz gorzej. Burza pełną parą. Bardzo fajne miejsce na spanie. Hostel.